Cześć, Roman, słuchaj nas w kolejnym filmie, a dziś myślę, że przez parę osób długo wyczekiwany film odnośnie palet. Jakie wybieracie, jakie mamy ich rodzaje, skąd je biorę, skąd je kupuję i tak dalej. Jak widzicie, tutaj zgromadziłem parę takich podstawowych sztuk, bo to jeszcze nie są wszystkie, jakie występują, że tak powiem, na rynku. Ale no tak to mniej więcej wygląda. I teraz co, po kolei wam mniej więcej wszystkie wam omówię. Może zacznijmy na razie od palet typu A, czyli takich, co są w drukarniach, do papieru i tak dalej. To są wymiary typu 64x89, to jest to samo, 101x71 i często to są właśnie albo palety pełne właśnie, czyli deska przy desce, tak jak te, albo przerywane. Też czasem te palety występują w wersji, jak ja to mówię, trzylotowej, czyli takie cieniutkie deski, byle jakie, ale wiecie, co ma przewieźć, to przewiezie, a później to niestety tylko oprócz tego niestety pożytku nie ma. Tu jest tak samo ta wersja tej palety 100x70, tylko że właśnie w wersji bieda, że tak to nazwę, po prostu cieniutkie deski, takie no dziadostwo, tak? I dobrze, to mamy na razie omówione te palety takie nietypowe, chociaż u mnie ich sporo widzicie, no to trochę ich mam. Następnie, może jak mówimy o tych małych, to powiem, no tutaj na przykład mamy kolejną paletę, że tak powiem, specjalną, czyli od, w sumie kolejną kategorię tych palet, specjalne, czyli robione pod zamówienie, pod przewóz konkretnych jakichś rzeczy czy coś. Akurat na tej palecie na przykład taka jedna myjka ciśnieniowa przyjeżdża, taka duża, na tej jeszcze większa, a na tej na przykład przyjeżdża szorowarka, tak, na tej pełnej. Ta na przykład ma 80x70, ta ma 135x80, ta ma 145x75, także tych palet jest naprawdę dużo rodzajów. Tutaj mamy teraz kolejną, bardzo popularną, tak zwana połówka, czyli po prostu połówka palety jednorazowej, czy tam euro, o wymiarach 60x80. To akurat jest bez jednej deski, ale najczęściej właśnie są tego typu te palety, tylko jeszcze jest jedna deska i to są tak zwane połówki. Co mamy tutaj następne? Następne mamy tutaj paletę transportową do beczek lub innych właśnie takich cięższych rzeczy, bo ta paleta na spokojnie już ma nosić tony, jak mniej więcej. My mamy deski calówki, ona ma 120x120 i tu po prostu cztery deseczki sobie, beczki wchodzą na to. Te palety też występują w takiej wersji, że nie są po prostu takie duże deski, 14, tylko jest zrobione z takich małych i jest po prostu więcej tych mniejszych 9,5 desek. Ale to mówię, to jest tych typów palet jest masa. Więc jak ja bym je chciał wszystkie tutaj w tej piwnicy zmieścić, to ja bym się nie zmieścił. No i to właśnie jest ta paleta. Następna paleta to jest kolejna paleta taka od beczek, taka niestandardowa. 117x117. Występują w różnych wersjach, bo są i 117, 116, 115, 113. No naprawdę, tych palet jest dużo. Też one nie zawsze występują w takiej wersji, że środkowa i boczne są szersze, czyli 13,5, a w środku są 7,5 czy tam 6,5. Które są właśnie te mniejsze, też są tutaj dane po bokach. Dobra, no i tych też jest właśnie sporo typów. Kolejnym typem jest paleta euro, ale z paletami euro to jest, że tak powiem, generalnie temat rzeki. Bo ta, widzicie, jest ładna, elitka, piękna, w miarę czysta, tylko że to nie jest do końca dobra euro. O, tu jest, zobaczcie, jest uszkodzona. Tu ma, nie ma znaczka, nie ma gwoździa ani zszywki, czyli to tam nie jest jakaś tam pełnowartościowa euro. Ale no generalnie no euro, tak? No tam nie w najlepszym stanie. Mamy jeszcze euro w gorszym stanie, tak, nie ma parę lat. Generalnie widzicie, brzydka, brudna, tu ma jakąś deskę wymienioną na złą. Tu już w ogóle nie ma oznaczeń na tych klockach, widać to wszystko, widać. No także tak to mniej więcej wygląda.
Dobra, i co tu my jeszcze mamy? Stoisz. Teraz mamy tak. Będę sobie tak przestawiał. Może wyjdę później. Mamy kolejną paletę. Tym razem pełną. To jest 120 na 110. Te też występują z przerywanymi deskami. Tu mamy też 14,5 deseczki, ale też występują z mniejszymi. Naprawdę tych rodzajów, tych palet, tego jest masa, tak? Ja wam tutaj no, pokazuję te podstawowe i te, które u mnie się najczęściej przewijają. No i tu najczęstszy, że tak powiem, model, czyli paleta jednorazowa 120 na 80. Jak widzicie, ona jest tu pouszkadzana. Jak widzicie, patrz, tu jest pęknięta. Na sękach. Niestety na sękach, dlatego te palety też trzeba przeglądać, bo często właśnie są takie wady ukryte. Te palety też już w różnych konfiguracjach występują. Ta jest najpopularniejsza. Jeżeli jednorazówki, te palety służą do jakichś lekkich przewozów, nie ma tej środkowej deski, tylko te dwie są przestawione tutaj. Są tylko cztery deski na górze. Są też palety pełne, takie jak te. Też są takie, że nie ma tych dwóch desek, tylko tu są dwie deski. To są już te palety wzmacniane. Tu akurat mam z deski 10 mm czy 12, ale też sporo, często się przewijają z deskami 2 cm, z tymi 3/4 cala. Także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, przejdźmy może teraz do kolejnego tematu palet, mianowicie fumigacja. Co to takiego? Jeżeli macie właśnie różne palety, mają klocki i mają taki ten znaczek, to znaczy, że były fumigowane, podlegały zabiegowi, że tak powiem, fumigacji. A o tym sobie już możecie poczytać, nie będę wam tego wyjaśniał. W Wikipedii wszystko pisze. I tak, jeszcze przede wszystkim palety rozróżniamy po tym, jakie są klocki, czy są wiórowe, czy są liter drewniane. Czy są bite na gwoździe, czy na strzywki, czy na gwoździe skręcone zwykłe. Ale to akurat mówię pod kątem, gdybyście chcieli kupować palety na meble, na deski, żeby je rozbijać. I teraz na co właśnie zwracać uwagę? Przede wszystkim po czym one są, tak? Bo wiadomo, że po jakiejś chemii, po jakichś zalanych chemikaliach, bo też są takie. Nawet tu gdzieś mam chyba taką deskę. Patrzcie, o. Tu od razu po takiej desce widać, że coś tu się na nią wylało. No tego raczej ja już bym nie użył, tak? Ale na przykład te są, raz zostały użyte, te nietypowe, do przewozu jakichś maszyn, no to one są fajne, tak? One raz zostały użyte, możemy dalej coś z nich robić, tak? Czyli taka jednorazówka po papierze, czy te po papierze te 65 na 89. Czy ta też przyjechała z jakimś towarem, nie wiem, w kartonach czymś, no super, mówię wam, tak, na pewno jak najbardziej, tak. Czy te duże, no słuchajcie, co z tego, że jechała na tym beczka z chemią, jeżeli ta paleta nie jest zalana, często również te palety mają na wierzchu położony karton, więc ten karton też chroni tą paletę od tego zalania, więc takie palety, no też są dobre, tak. Oczywiście wiecie, to jest tylko moje zdanie, oczywiście pojawi się dużo osób, które napisze właśnie, że palet to chemia, coś tam. Wiecie, każdy ma swoje zdanie. Ja już, nie wiem, parę lat w tym siedzę, chociaż teraz już coraz mniej, ale dalej się to gdzieś u mnie tam przewija. I no. No i te palety są, tak? I się żyje, no. Coś jeszcze wam chyba miałem powiedzieć, czy nie? A, właśnie, jak jeszcze kupujecie sobie palety na rozbijanie na deski i powiedzmy mamy taką jednorazóweczkę. Patrzcie na to, jak wyglądają gwoździe. To zaraz wam dogram ten fragment, wezmę zaraz telefon do ręki i wam powiem o tych gwoździach, bo to też jest, powiem wam, istotny temat, czy gwoździe, czy strzywki, bo no to jest dosyć ważne. No i słuchajcie, jeśli macie takie palety z takimi, jeśli to jest świeża paleta i tak gwoździe są poprzebijane, to jeszcze jest w miarę paleta, bo sobie tu podważycie łomem i wybijecie te gwoździe. Ale jeżeli mam już takie króciutkie kawałeczki, no to ja już bym takiej palety nie chciał na deski. To jedynie się tam daje na sprzedaż na skup. A zobaczcie, gdy mamy strzywki, to tak można poznać, że są strzywki. Nie wybijemy ich. Bardzo ciężko jest wybić.
No i później jedynie co nam pozostaje to ucięcie tych szczywek szlifierką, tak? A tak jak na przykład tutaj, bo zobaczcie, mamy paletę Euro, nie ma gwoździ, bez problemu sobie odbijecie deskę i z tymi bocznymi spłuzami nie powinno być problemu. Zresztą jest parę filmów u mnie na kanale o tym rozbijaniu palet, mogę jeszcze coś tam dograć, także myślę, że sobie poradzicie. Tak samo też patrzcie przed rozbiciem, że na przykład o, tu mamy jakieś wkręty, to trzeba wykręcić, no bo wiadomo, że tego nie rozbijemy. I no i tak to mniej więcej wygląda, z grubsza temat myślę, że omówiłem. No już trochę się rozgadałem, dobra. Także co, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pozdrawiam teraz Submat, cześć! Jeśli takie filmy wam się podobają na temat właśnie tych palet, ich rodzaje, czy jakieś tam, że tak powiem, doradztwa, jak to a właśnie, nie powiedziałem wam, gdzie ja to kupuję. Najczęściej ja kupuję, no patrzę, wiecie, ogłoszenia na Facebooku, chociaż tam to rzadko, ale też OLX-a trzeba generalnie śledzić, jakieś tam lokalne firmy podjeżdżać, pytać się. Nie kupować, tak, ceny są różne, to od stanu, od klocków, od wszystkiego zależy, tak, to jest temat rzeka, o tym może być kolejny film.